Moi drodzy, chcę was poinformować, że jest moja trasa koncertowa i doszedł jeden nowy koncert finałowy w Koszalinie na 4000 osób. I ten koncert odbędzie się już 1 czerwca. A co jest 1 czerwca? Dzień Dziecka, moi drodzy. Także idealny prezent to będzie bilet na koncert Paliona, moi drodzy. Mam nadzieję, że widzę się z każdym na wszystkich koncertach w całej Polsce, bo będzie ich bardzo wiele. Bilety się bardzo szybko sprzedają, dlatego zapraszam serdecznie, macie linki w opisie. Do zobaczenia. Ale moi drodzy, najbliżsi, witam serdecznie. Jest cała ekipa i Katnap. No, jak to i Katnap? Jest cała ekipa i Katnap. No, Katnap tak mówisz. Dobra, ale przywitajmy się, Nubek, Ptysiu, Tojto. Witamy. Co robimy z tobą? No nic, może się wydostaniemy, bo ja nie jestem taki zły, jak wy mówicie. Nie, wydaje mi się, widzowie. No, u Tojta na odcinku nas zamknął tutaj, zamknął nas w tej klatce. I nagle się, właśnie, zmienił się w dzień, nastał dzień, zmienił się nagle w tego słodziaka i Nubek pewnie już mu się miękną nogi i go bierze do domu pewnie. No nie, no ale... No co? Ale teraz jest taki słodki. No i co? I co, i co z nim zrobisz? Słodki na pewno. To jest przykrywka tylko. Nie chcesz mnie pogłaskać! Nie. Ja chcę. Nie, no ja chcę, Nubek! Ja chcę! No wszystko! O, dobrze. Tak można. Dobrze, Kata, bo my chcielibyśmy się stąd wydostać. Jak to zrobić? No nie wiem, a wy powinniście wpaść na ten pomysł, nie? No jaki? Masz jakiś pomysł? Właśnie, ja nie, to ty stworzyłeś te lasery, także powiedz, jak stąd wyjść. Ale ja no właśnie. Oj. Ej, a może to jest sposób, czekaj. Czekaj, co? Dobra, ochotnik. Ty. To, no dobra, ja idę, no co? Będzie Nubek. Poczekaj, nie, Nubek, nie jeszcze, nie dotykaj, poczekaj. Ustaw się tu. Ja? Ty? Tu, na tej klatce. Ty? I popatrz się w laser. I na 3, 2, 1 skoczysz w laser, dobra? Tak. Dobra. Kata, odsuń się ode mnie, nie dotykaj. To może wyjść, nie dotykaj mnie. Fałszywy. Dobra, 3, 2, 1. Skacz! Działa! Udało się! Dobra, jak Kata, bocuj się, teraz inna ekipa, dobra. Ja idę. Dobra, Ptyś, przygotuj się! Dobra. Widzowie, trzymajcie kciuki. Za 3, za 2, za 1, armata! No co? Jestem! Co to było? Ja cię popchnąłem. Ej, my się nawzajem popchnęliśmy i to jest mnie stary. W ogóle. Ej, to teraz musi ktoś jeden Katnap, wyjść, nie? Pomóż Wojtkowi, Nie, Katnap, masz pokazać teraz, że jesteś miły i pomóż Tojtowi. O, dokładnie. Pokażę wam, patrzcie na to, tylko mnie nie bij. Jakie ciosy mu daje. Ale kota bije cały czas. Dobra, Kata, pomóż Tojtowi, pomóż mu. No dobra, pomogę, ale na 3, pomożecie. Na 2, dawaj. Na 1. Lecimy! Działa! Dobra, teraz tak. A ty zostajesz tutaj. Kata, my idziemy porozmawiać z całą ekipą, zaraz wrócimy, dobra? I tyle. Spokojnie, uspokój się, bo to ty nas tu zamknąłeś. Dobra, ekipa, chodźcie za mną, porozmawiamy sobie na temat tego, że zimieczka, prawda? Idziemy. Koteczka fioletowego. Co? Trochę niefajnie, żeśmy mu nie pomogli, bo on teraz nic nie zrobił w sumie, nie? Ale jak nic nie zrobił? Jesteś jakiś pacnięty w łeb normalnie. Jesteś zamknął w tym więzieniu. Pacnięty w łeb. No. Chodźcie do Nubka, porozmawiamy. Albo nie, na policji porozmawiamy, to będzie poważna rozmowa. To jest poważna rozmowa. Poważna rozmowa. Bo co ty robisz? Pomocy. Co się z Nubkiem stało? Zginął i tam się zresztą. No nie mogę, no! Nie wiecie! No nie. Co teraz? Nubek! Oni mnie zabili! Kata, pomóż Nubkowi wyjść! Pomóż Nubkowi wyjść! Uspokój się, Kata, pomóż Nubkowi wyjść! Pomóż mi wyjść! Musicie mi odpowiedzieć na pytania! Przez przypadek utopił się, poszedł mostem, potknął się i wpadł do wody. Tak. Jakie pytania, Kata? Nie dotknęliśmy go w ogóle, prawda, Tojt? W ogóle. Właśnie. No nie wiem. Tak, wypuścimy cię, pomóż Dubkowi. No ale teraz mnie wypuścicie. Tak, no zaraz, daj nam chwilę. Daj Dubuś, poczekaj, 3. To pomoże mi, dobra. Wow! O, już myślałem, że się nie uda. To nara, Katnap. Widzicie? No dobra, poczekaj, Katnap, no uspokój się.
Dobra, ja nie mamy żadnego jedzonka, by się przydało. Chodźcie na tę policję, porozmawiamy tam. Tylko Nubek, błagam, teraz się skup. Tak, jak mi pobóg drugi raz, widzicie? Wiesz, że posterunek policji jest bardzo poważny. Zostawimy cię z nim, jak będzie noc, okej? Okay? Posterunek policji jest bardzo poważny i proszę, nie rób sobie żartów, dobra. Okej, teraz po kolei, ptyś. Dobra. Czy uwolnisz kapnapa? Nie. Dobra, teraz stoi na krzesełko. A nie kupiłeś, tak? A, fakty. Prawda! No, czy uwolnisz kapnapa? Tak. Hej! Co to miało być? Co to miało być? No to! Miało być czerwone! Mamy cię na łeb! Wiem, że chciałeś ten... Nie udało się. Nubek, siadaj. Traja, tak? Tak. Statystycznie była większa szansa na trzymanie czerwone. Tak. No i jakie pytanie? Nubek, wypuścisz katnapa? No teraz tak, bo jest mały, a jak będzie duży, to nie. Czyli wypuścisz czy nie? Tak, teraz tak. No nie mogę! Trzeba mieć was na oku, ptyś, jesteśmy sami! Ale no ja wiem. U mnie to był błąd. Ja wiem, że ty myślisz jak ja, Pojan. Nie! Dobra, Nubek, idziemy do twojego domu. Idziemy do twojego domu i daj nam jakieś jedzonko. O! Mojego? Ej, chłopaki, ja jestem z wami, nie jestem z Nubkiem. Nie, idziemy w czwórkę. Nie możemy się rozdzielać. Chodźcie, idziemy. Ja mam tutaj dużo jedzonka. Idziemy zjeść. Co masz do jedzonka w lodówce? Dobra, mam. Czy da cokolwiek otworzyć w pusto? Mam, proszę. O, dziękuję bardzo, MacBomalt, dzięki. A weź mi też tak, to daj z dwa. Dzięki, no bo rzuca. Magda, dzięki. Baldo. Dzięki, mamy szamę. Dobra, teraz tak, uspokójmy się. Daj. Ja to i ptyś, my idziemy sobie do domu odpocząć, bo już nas zmęczyło to wszystko. Nubek, ty sobie zostań, okej? Okay? Zostań. Ja mam sobie zostać. Tak, zostań sobie i my idziemy do domu. Przespać się, każdy do domu idzie, rozdzielamy się. Dokładnie. Tylko za żadnym pozorem nie idziemy uwolić katapa. On ma tam zostać i zgnić, tak? Ej, no takie trochę złe teraz tak mówienie. Nie, po prostu tam nie iść. Dobra, panowie. Idziemy do domu. Idziemy do domu. Oczywiście nie idziemy do domu, tylko będziemy śledzić Nubka teraz, co on zrobi, tak? Tak, idziemy do domu. Idziemy do domu. Teraz panowie idziemy na górkę, idziemy na pagórek i musimy sprawdzić w takim razie, czy Nubek nie przechytrzy nas. Na bank nas okłamał. Cały czas. A sam powiedział, że go uwolni. Patrz tam. To pani czy z domu! Patrz, on nie zobaczył jajka. Widzisz? Ja nie mogę. Oni myślą, gdzie katap jest teraz dobry, to jest zły. Nie, on jest zły, kiedy jest zły, a teraz jest dobry. Jaki to jest? Ja nie mogę! Taki łepek. Ale nie wiem. Teraz wypuści, to potem się zmieni straszny, nie? Mówili mi, żeby go nie wypuszczał. No chyba logiczne, nie no, on tam pójdzie. Nie wiem, on w naszej drużynie nas ciągnie na dnia, kotwica, ciężka metalowa kotwica, ciągnie nas w dół. Co się dzieje? Co to było? Ej, chyba, co się dzieje? To jest ostrzeżenie, że Nubek ma tam nie iść. To może katnap mi dał ostrzeżenie. O, ja to nie widzę, jak on tam biega. To ja idę, to ja wiem, co zrobię. Powiem Pojanowi, bo on też chciał tak myśli jak ja, bo patrzyliśmy na Pojan. Idź do domu, szybko. Pojan! Odwróć, zawróć, pogadaj. Widział cię. Pojan, tu widzę cię, czemu ty dopiero idziesz do swojego domku? Gdzie ty jesteś? Ja byłem Katy. Uważaj, ptyś. Gdzie byłeś? Katy. Ej, tam są chłopaki! Ej! Kurczaki! Byliśmy u Katy, ale nie ma jej, bo chcieliśmy ją ostrzec, że pod żadnym pozorem nie możemy uwolnić katnapa. A dobra, słyszałeś taki alarm, tak wiu, było coś takiego, właśnie, że to jest ostrzeżenie. I co się dzieje, taki alarm jest, jak ktoś wypuszcza katnapa. Tak. Poczekaj. Bo ja muszę pogadać z Pojanem, możecie iść stąd. Dobra, idziemy, możemy iść, okej. Dobra. No właśnie, mogą iść, to nie Nubek, bo my mamy sojusz, my się zgadzamy, nie? No właśnie, katnap mi dał znać, żeby go uwolnić alarmami. I jestem poza alarmami, ty miałeś takie same jak ja, myślenie o tym, że on jest dobry, więc musimy go wypuścić. Trochę sus. A nie pomyślałeś, Nubek, że jak wypuścimy teraz katnapa, który jest dobry,
to w noc się zmieni na złe i już wtedy będziemy znowu mieli problem. Mądre, mądre! Jak on będzie pamiętać, że go uwolniliśmy, to nam na pewno nic nie zrobi. Ale nie pamięta teraz, że był złym katnapem, więc jak ma pamiętać, jak będzie złym, że był dobrym? To ja mam pomysł. To po prostu takiego malutkiego katnapa wypuśćmy go i... Po prostu jak będzie się zbliżała noc, to powiemy, żeby sobie poszedł daleko spłóż i go zaprowadzimy... Spłóż go daleko od Wojadowic. A, Nubek, myślę, że to jest zły pomysł, nie powinniśmy wypuszczać teraz katnapa. Wypuśćmy go, jak już wyleczymy go z bycia strasznym katnapem na zawsze. Mądre. Okay? Mądre, no. A Nubkowi się będzie podoba pomysł. Patrz, Nuba, Malaga, patrz. Nubek Malaga. Czyli ty się nie zgadzasz? No, nie. Jak teraz to zrobisz, to będzie koniec Wojanowic. A ja będę członkiem. No jak wyjdziesz, że to zniszczy Wojanowice, to nie. Ej. Mocne, no. Dobra, Nubek, my idziemy do Kati, a ty idź do domu lepiej. A, no widzę was, cześć, pozdrówcie Kati. Dobra, Kati masz pozdrowienia, Nubko. Kati, pozdrawiamy cię. Dobra, za nim. Idzie, dobra, idzie. On go uwolni, nawet jakby był usunięty. Patrz, on tam idzie z bomby! Przed chwilą Motyt powiedział, że zostanie usunięty z Wojanowic, a on bez zastanowienia do niego idzie. Nie dam rady. Aż jest u niego już. Już gadają chyba. O, przyszedł? Nie! Nubek, jesteś tutaj? No, przyszedłem. Wiesz co, ja nie wiem, czy cię mogę wypuścić. Dlaczego? Bo nie będzie mnie na Wojanowicach. Ty jak to nie będzie, ale jesteś! No tak, ale dostanę zakaz. Ale od kogo? Nie, on go namówi. Wojada. Ale to czekaj! Ode mnie nie będziesz mieć zakazu! Bo będziesz mógł być na Wojanowicach, nie? Ale ty nie jesteś na Wojanowicach. Ty nie jesteś na Wojanowicach, więc ty nie możesz mówić, czy mogę być, czy nie. Nie jestem takim debilem. Przecież nie obiecałeś mi! Wiesz co, tak myślę, że... Ty obiecaj mi, że nic nie zrobisz, bo jesteś teraz mały i słodki. Obiecuję! Nie, wiesz co... Geniusz. Chyba mi się to nie podoba, wiesz co? Nubek myśli? Nie chcę cię wypuszczać. What? W ogóle cię nie wypuszczam! Nigdy w życiu! Nie! Nubek, co ty zrobiłeś? Musimy się ukryć. Nubek, widzieliśmy wszystko. Ale to samo. Nie wytrzymam. Kończy się nam przyda ta płatka, nie? Gościa katnapa. Katnap. A ja? Gdzie on poszedł? Gdzie jest? Kata, przestań uciekać. Katnap, ustaw się tu przy laserku. Pomóż mi, Kata. Podoba mi się ten pomysł. Ustaw się tu przy laserku. No dobra. I Kata, uwolni naszego przyjaciela, proszę. Oni nie! Nubek powinien być uwięziony. Powinien być uwięziony. Ej, on ma dirto dalej! Co ty robisz, Nubek? Dobra, Nubek. Nubek, posłuchaj. Zdawać całego dirta. Odsuńcie się ode mnie. Kata, co chcesz powiedzieć? Dwa ostatnie słowa przed śmiercią. Ej, Nubek! Ale ci ciosa dał! Nie zbliżajcie się na odległość, nie mniej są nic 3 metry, bo inaczej będzie to skutkowało miecem. On ma sojusz, widzisz? To nie ja, nie mam sojuszu. Spokojnie, ja nie chcę nic z wami źle. Po prostu katap jest mały i niewinny, a nie możemy trzymać niewinnych ludzi. Katna, powiedz mi, co... No ma dirta. No co wy robicie? Nubek, przestań bić Tojta. Nubek. Przestaniesz bić Tojta, Nubek? To jest nim. Przestaniesz? Tak, obraził się. Nubek, proszę. What? Co to było? Ej! Panowie! No co to było w ogóle? Czekaj, pomogę ci, Toj. Ciągaj się może, Katnap, masz dwa ostatnie słowa, dlaczego mielibyśmy cię nie wsadzić do klatki. Ej, chciałbym was przeprosić i przygotowałem specjalne przyjęcie, tak? Jakie przyjęcie? Jakie przyjęcie? Przyjęcie przeprosinowe, ale dla nas? Tak, ja mam dużo rzeczy przygotowanych. Ale to już nigdy nie.
Nubek, no ej, chodź to jest tu. Trochę podejrzane, to jest podejrzane. Ej, Palion, Palion? Kiedy on to przyjęcie przygotował? Właśnie, no cały czas był zamknięty, nie? Ej, to... No właśnie, a może jak nas nie było, to on... Okej, dobra, to jest... Katap, kiedy ty przyjęcie przygotowałeś? No właśnie! Przed więzieniem? Jakim więzieniem? Jakim więzieniem? Zamknęliście tam w tym, no wiecie gdzie, na pustyni. A, dobra, na pustyni? Wiem, które... Tak, jak zrobiliśmy tą... Ale to, czekaj, kiedy te przyjęcie będzie? Możemy przyjść, ale jeżeli to przyjęcie będzie fałszywe, od razu ci zabijamy i zamykamy laserami. Tak. Możecie przyjść za chwilkę, ono jest na tej górce. Ja je właśnie przygotowałem bardzo blisko. Tu? No dobra, a kiedy mamy przyjść, za ile? Okej, dobra, to czekamy tu na dole w takim razie, zawołaj nas. Panowie, ile to będzie trwać? Widzicie, Katap jest dobry. Ja nie mogę, Katap, mówiłeś, że to będzie chwila. Jestem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie, że mamy teraz przyjęcie. Nubek, ale najgłupszym. To jest tylko przyjęcie, no, jeżeli Katap będzie niemiły, od razu go zamykamy po tym przyjęciu. Po tym przyjęciu cię zamykamy. My tu już byliśmy kiedyś. To jest to przyjęcie? Poczekajcie, ja muszę sprawdzić, czy tu nie ma pułapki. Jakie pułapki? Nie ma pułapki. Wygląda ładnie, jest fajny widoczek. No dobra, Katap, to jest zbyt miło. Gdzie jest to Nubek? Jestem Nubek. Tu, chodźcie na przyjęcie, jest miło. Możemy co, sobie siąść i ty nam przygotujesz jedzonko, czy jak? Jak zrobić zupkę? Cicho, panion. Patrz, jak był zły, to dawał nam do jedzenia zgniłe mięso, a teraz nam daje dobre jedzenie. No, że to na plus, nie ale wiadomo. Po co czosnek? Czemu czosnek? Jak mam zrobić zupę z czosnkiem? No zobaczycie, bardzo smaczne. Patrz, jesteś głupi, panion. Mam to wsadzić. Mam to wsadzić tu. Do craftinga wszystko. Z craftinga? Tak. Ej! Ale podejrzana jest właśnie jakaś. Ona się tak nazywa, podejrzana potrawka. Ale ja... Nie, ja nie jestem podejrzana. Dobra, ale będzie dobre? Tak, na pewno. Jak to smakuje? To miało być zupa grzybowa, myślałem, a nie ten. Nie, taki cząsteczek dodaje smaku. A teraz weźcie to sobie. Muszę pobiegać. Czymś za... Soczek Katnap. O, tak. Co? Soczek Katnap. Natychmiastowe obrażenia. To jest podejrzane. Soczek, ale pijesz razem z nami, wszyscy razem. Ale to pokaż, gdzie masz, ale zupek nie mają chłopaki, to każdy. Ja nie mam. No dałem wam wszystkim. Widzisz? Ja nie mam na przykład, ja nie mam. Nubek, ja ci zrobię, ale Katap, masz na talerz też postawić swoją. No pewnie, no już. Zażyj, bo zrobię ci, spokojnie. Mam to i to, chyba źle zrobiłem. A grzyby? A zrobiłem już. Nie, on źle zrobił zupę. Zapomniał dodać czosnku. Ale mam dobrą zupkę, widzisz, taką zwykłą, ale... ja wolę bez sosku. O, masz, dobra. Ej, a to z soskiem może być źle soskiem. Ja nie lubię sosku. No dobra, no to co? Każdy ma, ale ty też, Katap. No tak, ja też. Dobra, najpierw zupka. Nie, wszyscy zupkę. No, zupkę. A nie jestem głodny, poczekaj, nie jestem głodny. HP zabiorę. Poczekaj, muszę zgłodnić. Jak ta zupka? No tak. Ja jeszcze nie jadłem. Jeszcze, klepaj. No to postaw, muszę zgłodnieć, skaczę, muszę zgłodnieć. Dalej. Proszę, jeszcze. Ej, ja ty Katap go zostaw, tego jak ping-pong. Dobra, jest git, mogę, dobra. Uwaga! No jemy? Jemy! Do dna. Katap. Ja już wypiłem. Dobra. Jadłem. Ej, jest w porządku. Ej, dostałem ognioodporność. Ej, myślałem, że nas oszukasz i nagle nie wiem, coś się stanie. A soczek Katap teraz. No tak, wypijmy dobra. To też. O, soczek może być dobry. Jemy. No to zdrówko, nie? Zdrówko obcy. Dobra, źle czuję. O, Katap, gdzie ja... Co ty tu robisz? Czemu mnie zamknąłeś? Nareszcie! Tak naprawdę od początku cię chciałem zamknąć, bo ty mi w ogóle nie pomagałeś, jak byłem w więzieniu! A gdzie są moi przyjaciele w takim razie? Palion, pomoc! Pomoc! Skąd wy mnie wołacie? Po drugiej stronie, Wojanowic! Nie pomagam ci tutaj!
Czekaj, mam zupę grzybową, nie zawaham się jej użyć. Mały kocie, wiedziałem, Nubek ci, widzisz, polubił cię Nubek znowu i znowu ci... Nie mogę, trzeba pokazać Dubkowi, jaki jesteś, kocie. A ty jesteś bardzo zły, bo ty mi w ogóle nie chciałeś pomóc w więzieniu. Ja do ciebie dzwoniłem i ty i tak mnie zamykałeś. Pomogłem ci. Nie, dobra, test lasera. Patrz, nie spala. Okej. Okej, dobra. Dobrze, spokojnie. Dobra, ja sobie tu posiedzę, jasne. Posiedzę sobie, poleżę. Tutaj i przemyśl swoje zachowanie. Dobrze, Katnap. Katnap, będę ci służył. Proszę, wypuść mnie, Katnap, proszę. Będę ci służył. Już za późno. Ja ci dawałem dużo szans, a ty się tak mi odwdzięczałeś. Dobrze, Katnap, poczekam. Poczekam, aż dasz mi drugą szansę, dobra? No to poczekaj i przemyśl swoje zachowanie, a ja idę. Przejmę sobie wojadowice, no. Jasne. Niech on pójdzie, widzowie, niech on pójdzie. Poszedł! Dobra, widzowie, o nie, dostałem, widzowie, on nie zauważył, że mam kocie buty, w sensie nie kocie buty, a pasek chmurka w butelce. Także będę mógł przeskoczyć chyba te lasery, tak mi się przynajmniej wydaje. Czekajcie, tylko może... Okej, dobra, spokojnie, to trzeba zrobić z wyskokiem, uwaga, widzowie! Wychodzę z więzienia! O nie! O kurde, dobra, tego nie przemyślałem. Czekajcie, bo ja muszę tak wylecieć, żeby przeżyć, żeby mnie kat tam nie zauważył. To w tą stronę. Uwaga! O, jest! Tylko mnie lekko smyrnęło! Dobra, poczekajcie. Lecę do wody! Dobra, widzowie, muszę odnaleźć. On powiedział, że na drugiej stronie Wojanowic są moi przyjaciele. Muszę ich uratować, tylko muszę patrzeć, czy gdzieś, gdziekolwiek nie ma tego Katnapa. Mały, zdradziecki kotek, widzowie. Musimy wszystko powiedzieć Nubkowi, naprawdę. Ja nie wierzę, że Nubek cały czas, a my mówimy, nie idź do Katnapa, go nie uwalniaj. Widzicie? Zabrał nas na piknik, który był zatrutym piknikiem. W ogóle my się daliśmy namówić na zjedzenie tych zupek. No zupka była dobra. Dobra była zupka, ale ten napój to... Bo ta zupka to była przykrywka tylko, żeby ten napój wypić. Kurde, soczek Katnapa głupi. Ja już tego nigdy nie dotknę. Dobra, czekajcie, bo teraz muszę tak uważać, żeby go tu nie było. Także pójdę naokoło w ogóle Wojanowic. Druga strona Wojanowic to jest gdzieś tam. Czyli albo przed Wojanowicami są, może w szpital, może gdzieś obok domu Tojta. Będę musiał ich znaleźć. Może jak będą jakoś wołać mnie czy coś, to bym usłyszał ich, skąd dochodzi głos jakby. Także zaraz będziemy, może bliżej pójdziemy. Ej, co to jest na skinach? Że oni są na swoich skinach uwięzieni? Czekajcie, gdzie jest Katnap? Ej, może teraz Katnap do nich poszedł, on przed chwilą poszedł, czekaj. Może Katnap u nich będzie. Ja wejdę może sobie tutaj na dach i na tym dachu... O! Dobra, śmigam i patrzę z dachu, czy gdzieś Katnapa nie ma. Katnapika nie widzę. Chyba mamy czysto! Hej! O nie! Jesteście tam! Halo! Słyszycie gdzie ten mnie? Katnap? Gdzie ten Katnap? Nie, on czemu nie tak mruczą? Oni żyją? Co mi tak chce podurbowali? No, pomoc. Nie, widzę Nubka i widzę Tojta też. Jak mogłeś, Katna. I oni umierają tam. Dobra. Co z nim zrobiłeś? Muszę poczekać. Czekam. Czemu? Katna w najlepsze. Leciał do ptysia. Czemu mnie uwięził tam? Cześć. Katna, nienawidzę cię. Ja cię lubię przecież. Jak mogłeś. Dawaj, wypuść mnie, mordeczko. No co? No czemu on go dalej lubi? Proszę, udawajcie, że jesteście zamknięci i na razie was nie mogę wypuścić. Tylko niech panią zobaczy, że jestem taki mega zły i straszny, dobra? Okej, ja zrobię. Pomocy! Tak, no nie nabiorę się na takie głupoty. Czemu ten Nubek, jaki Nubek jest sus cały czas? Trzeba z nim pogadać. Gdzie jest ten Katnap? On się gdzieś ukrył teraz. Czekajcie, ja się nie nabiorę na te gierki takie. Widzę go. Dobra, Katnap sobie idzie. Nie, on czeka! Co za lamus mały! Ale chytry lis! Czekajcie. No, przyczaja się. Cały czas się przyczaja. Nie, nie ma go! Dobra, idę do siebie! Może kiedy przyjdzie! Jest, idzie. Dobra. Idzie, idę. Panowie, nie mam litry!
Panowie, jak mam to wejść do was? Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Na samym dole, na samym dnie jestem. Czemu my nie idziemy? To jest taka klatka. Panią spokojnie, Katnap mówił, że on próbuje być groźny, a tak naprawdę nie jest. Nie, w ogóle, Nubek. Przestań być po jego stronie, on nas uwięził. Ale jestem, ja jestem Nubek. I po jego Nubek, Nubek, jak chciałam teraz wypuścić? Nie uwalniaj Nubka. No wypuść, no co? Ja nie wiem jak. Jak z tej klatki was. W te, każdy jesteście w takiej klatce? Nie uwalniaj Nubka. Dobra, ej! Panowie, idę po TNT, zaraz do was wracam. No bo jestem, no bo TNT mam. Dobra, tylko teraz trzeba to tak zrobić, Nubek, żebyś nie oberwał za mocno. Więc robię to, TNT daję w tym miejscu, dobra? Ustaw się jak najbardziej tu, jak najbardziej przy tej krawędzi. Troszkę zaboli, ale ci wydostanę. Uważaj! Nubek, uważaj. Wybuchnie! Jest? Jest! Jest! Dobra, mamy cię, Nubo, dobra. Idę do ptycha, czekajcie. Zrób most do Toyta. Trzymaj Dirta. Rób most do Toyta. A nie lepiej zrobić tako? Jak? O kurde! Nubek! O nie! Łebski. Jestem ptychu, dobra, skup się teraz. Dobra, gdzie? Daję tu TNT. No. Tu dam w tym miejscu. Tylko teraz musisz być gotowy, dobra? Tak, no. Dobra, odpalam. Wybuchnie! Jest! Dobra. Dobra, git. Masz chmurkę, dobra. Idziemy to uwolnić. I spadamy sobie. Spadamy, musimy się ukryć z bomby. Ukrywamy się od razu. Dobra. Toj, tu ratujemy Skok. Cię! Pomoc! Idę! Gdzie jest ten katap? Gdzie on poszedł? Nie wiem, jak najszybciej. Idź tu na lewo, jak najbardziej do mnie. I tutaj odpalamy TNT. Dobra. Uwaga! Ty masz zbroję, Git. Uwaga, leci! Wybuch! Pięknie, dobra. Będzie trzeba skiny naprawić, ale jesteście wolni. Widzowie, my idziemy jak najszybciej się ukryć, bo... No Nubek, co ty robisz na dole? Nie skacz tak, bo cię zauważy. Musimy się ukryć jak najszybciej przed katapem.